Cześć moi drodzy, ja jestem Nexus, to jest kolejna pogadanka. No i siedzę teraz sobie na komputerze i wieczorami mam taki zwyczaj, że po prostu siadam sobie, no i czytam reddity, czytam jakieś tam blue posty, jakieś takie różne inne informacje na temat World of Warcraft i oczywiście nie tylko, chodzi też o Blizzarda. No i w sumie wpadłem na taką jedną informację, która w sumie jest takim, no, może nie że idealnym tematem na pogadankę, ale jak najbardziej chciałem oczywiście ten temat obgadać. On już się gdzieś tam parę razy pojawiał, jest on związany z serwerami. No, i w sumie do dzisiaj, czyli 26 czerwca, powinien jeszcze być pewien testowy serwer, który został właśnie wystawiony przez Blizzarda. Nazywa się on Temporus. No, i ten serwer to jest taki swojego rodzaju test, o którym oczywiście teraz wam opowiem. Więc ogólnie ten test polega na tym, że większość PTR-owych, czyli tych testowych serwerów, które pojawiają się, wiecie, tam jest jakiś Brill, jakiś tam jakiś tam jeszcze Benedictus chyba, i tak dalej, i tak dalej. Jest parę tych oczywiście mm, serwerów. One zostaną tak jakby połączone w jeden serwer Temporus, no i na tym serwerze no, będzie to taki, jakby taki. Ja to nazywam mega serwerem. No i oczywiście w ramach testów mieliśmy, znaczy poproszono nas o zalogowanie się na ten serwer na PT, przekopiowanie postaci, skończenie parę questów, zobaczyć jakby ile, czy, czy wszystkie questy są ukończone, czy mamy jakieś questy, które są cały czas robione, czy mamy cały gir i tak dalej, czy po prostu cały proces połączenia tych serwerów sprawił, że nasze postaci cały czas są tak, jak były, czy nie ma jakichś błędów że oni, wiecie, zrobili jakiś serwer, temporus, czy tam połączyli serwery, no i nagle okazuje się, że nie, ma, nie mamy połowy naszego sprzętu, albo połowy naszych achievementów, no i test bardzo, bardzo prosty, przez 3 dni po prostu ludzie mieli się zalogować, sprawdzić i pomóc mniej więcej w testowaniu, więc... Ym... No, jaka tutaj jest myśl? No, Blizzard na razie jakoś niespecjalnie wypowiedział się na ten temat, dlaczego w ogóle robią coś takiego, czyli dlaczego tworzą taki serwer, który ma być połączonym serwerem wielu jakichś tam mniejszych podserwerów, ponieważ jakby taka technologia łączenia serwerów już istnieje. Jest cross realm jest łączenie serwerów, zresztą serwer, na którym ja gram, uwaga, Defias Brotherhood, bo ludzie dalej się pytają na jakim serwerze gram. On jest serwerem RPPVP, czyli Roleplay PvP, jak ktoś chce poroleplayować to też może. Jest połączony ze wszystkimi innymi serwerami Roleplay PvP, czyli w tym przypadku jest to chyba Ravenhold, jest to Venture CEO, Legion i coś tam jeszcze, ale już nie pamiętam. I te wszystkie serwery jakby są osobne, oczywiście zalogujesz się osobno, natomiast funkcjonują jako jeden serwer na takiej zasadzie, że ja jako gracz z serwera Defias Brotherhood mogę do gildii zaprosić kogoś, kto jest powiedzmy na Skarsgild Legion, co jest naprawdę fajną opcją i wiem, że wiele serwerów korzysta oczywiście z takiej technologii, że po prostu mamy tam połączone, nie wiem, te, te serwery, najczęściej są to połączone te mniejsze serwery, chociażby mój stary serwer, na którym zaczynałem grać, Terenas też jest połączony z wieloma innymi serwerami, dzięki temu jakbym no, zwiększa się populacja graczy, wtedy można jakby z większej puli graczy wybierać ludzi do gildii, i tak dalej, tak dalej. Wiecie, po co jest to robione. No i najwyraźniej coś z tą technologią Blizzard cały czas kombinuje i cały czas pchają do przodu. I ten serwer ten porus szczerze mówiąc, nie wiem, czy ma być, znaczy, czy jest taką zapowiedzią. No, wydaje mi się, że troszkę tak. Tak zwanych mega serwerów. Ja to tak nazywam. Zaraz, oczywiście, też wytłumaczę dlaczego. Jeżeli chodzi o World of Warcraft to w World of Drenor. no, mieliśmy oczywiście tą niesamowitą katastrofę z serwerami, która, no poszła dosyć mocno echem po Community World of Warcraft i nie tylko. Kolejki po parę tysięcy osób, lagi niesamowite, pierwszy tydzień to po prostu była niesamowita katastrofa. No i od tamtej pory Blizzard troszkę bardziej nauczył się na swoich błędach, dzięki, o Jezu, przepraszam, to mój Facebook. Um, więc Blizzard jakby nauczył się na tych swoich błędach i, no Jezu, kurczę, przepraszam, to, to, to moja wina, to nie sprawdzajcie Facebooka, przepraszam, nie przygotowałem się za bardzo do tego materiału, e, znaczy pod tym tylko względem. Więc y, nauczywszy się na swych błędach, poprawił wiele rzeczy, przez co start w Legionie był naprawdę, naprawdę fajny. No oprócz tego początku, gdzie tam w Dalaranie trzeba było się przeteleportować na Broken Isles. No było to trochę takie średnie, ale szczerze mówiąc w świetle tego co działo się wcześniej, no to nie było aż tak źle. <laughs> Więc te technologie całkiem dobrze zadziałały. No i sam Blizzard też wspominał przed wyjściem, właśnie Legionu, ponieważ oczywiście pojawiały się pytania: oj, czy premiera, kurde, Legionu będzie wyglądać tak samo jak Warlords of Drenor? No bo jak tak, no to ja nie będę kupował, kurde, abonamentu, czy też nie będę kupował tego dodatku, kupię sobie za tydzień, jak już wszystko się uspokoi, no nie? No i wtedy Blizzard powiedział właśnie, że ich technologia serwerowa została o wiele, wiele bardziej usprawniona, przez co w którymś momencie ja też zastanawiałem się chyba nawet robiłem taki film, w którym mówiłem, że. <laughs> Nie wiem, czy jakby populacja graczy się zmniejszyła, czy po prostu coś zrobiono z serwerami. Otóż tak, takie było dosyć nagłe przejście. Pewnego dnia po prostu, gdy wlazłem sobie na listę serwerów, żeby zobaczyć sobie populację tych serwerów, czy po prostu przełączałem się. Zauważyłem, że większość serwerów, które miało status high, czyli wysoka populacja, teraz ma na przykład Normal, a te serwery, które miały normal, mają teraz low. No i Blizzard wtedy też powiedział, że oni zwiększyli pojemność swoich serwerów, technologia troszeczkę się rozwinęła. Dzięki temu właśnie więcej graczy może grać na jednym serwerze. No, to zaczęło troszkę wyglądać źle, bo nagle te serwery, mówię, normalne zaczęły być low, te, które były high teraz są normal, a te, które są tam full czy coś, są teraz high. Z jednej strony dobra technologia, bo mm, oczywiście więcej graczy na jednym serwerze, no to, to jest dobra sprawa. Natomiast od jakiegoś czasu, dawno już, no, dawna, nie wiemy tak naprawdę jak wyglądają wszystkie te Liczby subskrypcji, ponieważ Blizzard się z nimi, znaczy nimi nie dzieli. Jakie to moje przewidywania mniej więcej, wydaje mi się, że cały czas gdzieś tam subskrypcje legionu są na poziomie 5, 6, może 7 milionów. Wydaje mi się, że, 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 że 5-6 milionów to jest tak takie bardzo bezpiecznie powiedziawszy. No i jakby. To już jest liczba osób, która troszeczkę, którą troszeczkę trudno zastąpić, znaczy, znaczy to jest liczba osób, które, której jest trudno zapełnić te wszystkie serwery. Bo nie wiem, czy mi się wydaje, że Blizzard może planował, albo też spodziewał się, że będzie znowu coś takiego jak w przypadku World of Drenor, znowu ten taki pik 10 milionów subskrypcji. No to się najwyraźniej nie stało, wydaje mi się, że się nie stało. Z wiadomych powodów ludzie raz, że tak to powiem, wydymani, już wiedzą, co się dzieje i teraz. Dopiero stopniowo napływają z powrotem do gry, chcą sobie gdzieś tam spróbować. No i te serwery w sumie stoją takie puste, można powiedzieć. No i co z tą pustą przestrzenią zrobić? I tutaj właśnie wchodzi ten serwer Temporus, który mm, może być zapowiedzią właśnie łączenia serwerów tak, by po prostu było tych serwerów mniej. I w ten sposób te serwery będą bardziej, jakby, troszeczkę zagęszczone, ale nie będzie, nie będzie wiało pustką, tak? Czyli po prostu pozbędziemy się tych serwerów, które po prostu są na populacji low, które dzisiaj po prostu odwiedzane są przez naprawdę jakieś tam śmieszne ilości ludzi. No i można byłoby to tak przeprowadzić, tak? Czyli powiedzmy z tych, nie wiem, ile teraz jest serwerów, 30, 40, coś, co chyba 30 serwerów będzie europejskich, oczywiście mówię, może jest trochę więcej, chociaż, no mówię, no, no Puszmy, że po prostu powiedzmy, że z 30 serwerów zrobią tych serwerów 20. No i wykorzystując tą technologię, którą może teraz testują, po prostu połączą te niektóre serwery. No i powiedzmy te serwery, tak jak teraz mam połączone Defias Brotherhood ze Skarciem Legionem, Venture CO, to one po prostu staną się jednym po prostu Defias Brotherhood i tyle, bo te już serwery i tak są połączone, więc y, zmniejszenie ilości, y, zmniejszenie ilości serwerów, no to co mówię, no będzie to wyglądać lepiej na pewno niż y, serwery świecące pustkami, dwa, że na pewno to ożywi troszeczkę community, to jest coś co ja bardzo tak naciskam na to, y, no, nie wiem dlaczego, ale w przypadku mojego serwera, który jest już połączony z paroma serwerami jest tak, że często w krainach jest po prostu pusto. I wiem, z innej strony powinienem się cieszyć, bo mogę sobie questować w spokoju, nikt mi nie przeszkadza. Natomiast no, gra MMO, w której przez 60 leveli, czy, czy, czy ileś tam leveli, grasz sam i biegasz dookoła, nikogo nie ma. A uwierzcie mi, że miałem kiedyś w przeszłości jakieś fajne doświadczenia z ludźmi po prostu, nie wiem, z kim po prostu się zgrupowałeś, zacząłeś robić questa, bo, bo było szybciej, bo sobie nie przeszkadzacie, nie wchodzicie sobie w drogę, tylko razem sobie pomagacie. Więc coś takiego też mogłoby wzmożyć Troszkę bardziej takie ak tą aktywność community, co też jest bardzo pozytywne. Mega serwery nazywam to tak, ponieważ podobny zabieg stworzył, znaczy zrobił Wildstar swojego czasu. Oczywiście gry tutaj rozmiarowo nie powinienem porównywać, ponieważ Wildstar to taki troszeczkę wypierdek w porównaniu do chociażby nawet najgorszych sytuacji World of Warcraft. No tutaj nawet nie, nie ma o czym gadać. Natomiast chodzi o sam pomysł, który gdzieś tam się stworzył. No akurat Wildstar miał tak, że no, na początku jakoś tam co, coś było, coś tam jakoś na konkrecie się pojawiły liczby osób. Natomiast później stopniowo i to tak bardzo bardzo stopniowo, znaczy no dobra, no może nie stopniowo, tylko dosyć szybko ludzie tą grę opuścili. Wtedy wiadomo problemy jakieś zrezygnowano z modelu pay to play tylko zrobiono free to play. No i następnie z tam czterech, pięciu serwerów, czy ile tam tych serwerów było, zrobiono po prostu jeden serwer. Najpierw zrobiono chyba dwa serwery, a później Zrobiono po prostu jeden. I w tym momencie, tak naprawdę, w Wildstar jest jeden mega serwer, tak, żeby po prostu jak najwięcej osób było w jednym miejscu, żeby po prostu nie było 10 serwerów i, i na każdym serwerze, powiedzmy, po, nie wiem, po 500, po, po 1000 ludzi, tak? Tylko teraz po prostu jest, jest jeden serwer, na którym jest 10 tysięcy ludzi, czy coś w tym stylu. Więc, no, technologia to wspiera. No i czy coś takiego Blizzard robi? Szczerze mówiąc, nie wiem. Więc taka po prostu moja luźna pogadanka na ten temat. Wydaje mi się, że byłby to całkiem fajny pomysł. No i jak się na to zapatrujecie, możecie oczywiście napisać w komentarzach, czy podobał Wam się taki serwer merge, czy, czy serwery powinny zostać tak, jak stoją teraz. Natomiast jestem ciekaw, co ta technologia i co te testy przyniosą, oczywiście, nam w przyszłości. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia. Papa, pa. ocencie film. Cześć.